Oddawaj. No to... Aż po tak czymś się troszkę odechciewa. Witam serdecznie! Będzie kolejny dzień prób, aczkolwiek idzie coś za prosto, także nie dla kontrastu coś ciężkiego jak dadzą nie zaszkodzi. Poczekaj na DLC, no w rankingu DLC było dosyć wysoko, prawda. Ale do DLC zanim dojdę, to wydaje mi się jeszcze sporo zejdzie. Jeszcze sporo podstawki, jeszcze są dungeony jakieś kielichowate, teraz dostałem do nich dostęp. Witam, cześć. Skończyłem na tym, że pokonałem jakiegoś bossa, który zatruwał i mam możliwość teraz skorzystania z tych nagrobków. Ponoć się da tego nie kupować. Witamy w ten piękny dzień. Czat dziś też piękny i jakiś inny, czystszy. A tak było odrobaczanie i już nie ma tutaj nie tego trudnia karalucha robala. Nie. Piękna sprawa. Swoją drogą możesz dać mi jego VIP-a, lub od razu moda to pozbędę się reszcie robactwa. On wróci, to nie jest robak. Proszę o wskazówkę, jak się udać w tamto miejsce. Plac katedralny jakiś. Ten gdzie się klucz używa. Chyba, że tam. O, tam są jakieś duże drzwi. Tu jest lampa, tu jest katedra. W lewo od lampy przy katedrze? A hita mnie wywalił, nie wiem. Jakiś asasyn chyba. O, co to? A, bo tak miało być. Aha. Nie wiem, zabił mnie zwykły mobek. Się cutscenka odpaliła jakaś. To jest DLC? Ja nie chcę DLC. Jaragul, niewidziana wioska. Ja nie chcę DLC. To nie DLC, dobrze. A, straciłem te dusze, co miałem. 1000 dusz. Chyba nie odzyskam ich za prędko. Gdzie ja trafiłem? Nie wiem, coś za mocne itemy tu leżą tak o. Nie znalazłem takiego itemu nawet raz. A tu w tej lokacji znalazłem dwa od razu. Siemanko. Co jest, kurwa? Czemu to takie tanki jest? Co? Nie, to nie jest etap na moją grę. To nie jest dobry etap. Trafiłem w jakieś gówno. Tu są dwa moby naraz, które są... Jeden jest jak boss. Dobra, idę stąd. Jak stąd wyjść? Nie da się? Jak się nie da? Zabiję go. Tylko jestem na strzała od niego. Słyszę. O kurwa. Ale trzeba go zabić, bo on daje... On daje popieprzone itemy. Daj mi to. Dobra, jest na upgrade miecza młota. Dobra, nie. Trzeba iść, użyć tego klucza pierw. To nie jest lokacja dla mnie, póki co. Przed chwilą jęczałeś, że jest za łatwo, a jak mobek leciutko mocniejszy, to palisz wroty jak z lokacji. Jak leciutko mocniejszy, to jest kompletnie nie na mój poziom lokacja. Ja chcę iść tak, jak powinno się iść, a nie wpierdolić się znowu w jakąś lokację na endgame z podstawowym gearem i 40 godzin spędzić na jakimś mobie. Ja pierdolę, ale to bije. Na dwa strzały. I tam? Tam tego klucza użyję na górę? Jak to? A było, pamiętam. Witek by się nawet nie zastanawiał, żeby stamtąd wyjść. No cóż, z wiekiem się starzejesz i rob się z ciebie pizdeczka, no szkoda, szkoda. Chcesz, to se idź z takim girem w tamtą lokację, ja nie idę. Kurwica. Wyglądał na takie moba, co na dwa ciosy zejdzie. Oj. To jest ten zmiotacz. Jest dziecko jakieś. Kurwa mać. Cze. Powiem szczerze, że jestem na tym streamie dość nową osobą i nie do końca wiem, kim jest ten cały Wiktorek. Lecz muszę przyznać, że tym całym rasizmem to mi zaimponował. To nie jest rasista. To jest najdalej mu ze wszystkich.
Był sympatyczny duch tego streama. Widzę, że bronienie rasisty idzie tobie wybornie. Zobaczymy, czy dalej będziesz bronił, jak reklamodawcy się o tym dowiedza Beka. Ale on nie jest rasistą. Wytoczył nazwisko chłopa i tyle. Wiktorek posiada dwa twarze, przy tobie udaje debila, a ja ciebie nie ma, to obraza wszystkich i wszystko. Nawet do nieuczesanej dobieral się do majteczek. Taki nie, z niego nie, zdrol. Pisz, tak. Nie dost z rasista, to jeszcze erosoman. Nieprawda. Chwilę bieli pamiętaj. Co cię to widzu dziwi, że Tacikiewicz, znany z nienawiści rasowej, będzie wspierał takie indywidua. Ta transmisja od lat była siedliskiem wszelkiego syfu i zła. Ten nieprawda. Pierdolony karaluch Wiktor to tylko wierzchołek góry lodowej. Jezus. Macie jakieś nieistniejące w rzeczywistości teorie spiskowe. 15 tysięcy dusz. Lampę mi daj! Oj, ty, lampa. Lampa? Tam na końcu. A nie, ona się modli. Kurwa, 15 tysięcy dusz, mogłem wrócić pierw. To jak wyjaśnisz jego tak czynny udział w klubie? Srak, nawet gram teraz! Na spotkaniu się chwalił, co on tam nie pisał i do tego on ma dwa oblicza za streama. Miły, sympatyczny człowiek za dnia, zaś rasista. Nie chcesz wiedzieć, co pisał o pewnym Grzegorzu, skąd dopowied. Oj. Dalej, dalej ludzie w głosy. Niechaj mutant się nie panoszy. Pędzić, pędzić precz rasistę, co w moce wierzy nieczyste. Imię jego zakazane rasizmem na wieki skalane. Nigdy lud mu nie wybaczy, bo za Jetworda przeprosić albo nie suka raczy. W sumie. Poznać ataki. O, jest, tusów nie ma. To nie są te ale pąki, skurwa. Zajebisty. Estus management. Na większej ilości estusów bym zrobił. Nie! Kurwa, grzywa mu urosła. Amonera Mamonestra, Wiktorka już znam, nie ma sobie. Piętnaście tysięcy dusz. Zamiast wrócić, dać level, nakupić potek, to teraz mam przejebane. Znaczy, na ten etap, no, gry. Cześć, Witold. Wiesz, cześć. Może, co mam zrobić z pewnym czymś, nie. Co kazales mi porwać i przywiązać do grzejnika? Nie. Boję się, bo widzałem posty, że coraz więcej osób szuka tego czegoś. Nie było nic takiego. Noś kurwa, no! Nie mogę upaść. Co wy się dziwicie, że on złego słowa na Wiktorka nie powie? Skoro i ty boj Gucia co noc bombarduje Hiroshimę i tanka. A w dzień Gucio zakłada strap pona Big Bena i dzwoni jajami o brodę Wiktorka. Cześć, a co pojebańce, Boże Święty. Pojebani są ci ludzie. Naprawdę. Jest 20 estusów. Myślę, że teraz można zrobić go na spokojnie, bez gridowania. Pastor Amelia. Chyba najcięższy boss póki co. Pierwsze podejście nie było takie złe. Z pół HP straciła. Ta broń robi obrażenia, tylko muszę trafić. I to trafić tak solidnie. Ja pierdolę, jak to bije. Chyba. No pół HP prawie. Pół HP prawie. Dobra, pół. Ma pół. O kurwa, nie. Nie. A ten zjebał. Ty, mogłem lać! Kurw! Mogłem ją dokończyć. Co robisz? Kurwa, nie, błagam. Ja pierdolę. Było blisko. Strasznie blisko. Co do jednego estusa wyliczony. Miałbym jeden estus mniej, bym nie zrobił. Nie wiem, ładowałbym bardziej w siłę jeszcze.
Ale z drugiej strony witalność no też by pomogła. A może wytrzymałość, nie witalność? Tak do 20 dam witalność, resztę siłę załaduję. Ale kufer! Kurwa! Uzbrojony! Jezus! Zaskoczył mnie. Jakiś wózek bojowy, cholera. Kolejny jakiś zmechanizowany pojazd bojowy. No prost! Ja pierdolę! Oj nie no, nowy pad. Kurde no! Moby są cięższe niż bossy. Jakbym Estusy miał, no to... Legles, jeden z głównych bohaterów powieści Władca Pierścieni. Był elfem z plemienia Zintaru, Żyny Pierścienia, której reprezentować miał rasę elfów. Święty Kamil z Płocka, patron policjantów i policjantek. W Biblii przedstawiony jako męczennik, który stracił nogi broniąc ziomków w Wielkiej Wojnie Kałowej. Bohater dla wielu. Na jego cześć 60 dnia roku polska policja organizuje coroczne wyścigi wózków. Przestań. Patrzycie, lecz nic nie widzicie. Success is temporary, loyalty is forever. Czuję, że mnie nie rozumiesz. Ale mimo wszystko czuję, że mogę ci dać coś. Nie jestem poetą, tylko szczerym ziomem. Lekceważ deszcz, a spotkasz się z gromem. Samotność mędrców mistrzyni. Tread softly, przestań. Because you tread on my dreams. Tłumie nienawiść w sobie, brak mi słów. Sam już nie wiem, kto przyjaciel, a kto wróg. Idę sobie wodę zrobić. Hej widzowie, potrzebuję nazwisko polityka od Menelowe Plus. Oprócz tego mam żarcik, uwaga. Przychodzi Witek do lekarza, a lekarz na to: pan nie ma zakoli. Ajajaj. Polityk od Menelowe Plus ma na nazwisko Żółtek. Powtarzam, Żółtek. Nie powtarz, nie nadużywaj tego, bo masz, bo wiesz. A sorry, pomyliło mi się z szynką holenderską. Dobra, nie pauzy. Wiktorek spadł z rowerka, podobnie jak Mamon spierdolił się z wózka na komendzie na swoich ziomków za kawałek gównowca. A potem widz przychodzi i mówi: proszę, powiedz Mamonowi, żeby mnie odbanował za nic, nawet wiadomości nie mam wysłanej tam. Mamon to projekt oj Wojtka. Został spłodzony przez Wiktorka i Gucia, metoda na makowca. Zbdzgir. No go nie zajebiste. Dobra, te krzesno. No. Mamon w Biblii to aramejskie słowo oznaczało bożka. Pauzuję, no. Chcę sobie z kolei pograć. John Milton w swoim poemacie przedstawił Mamona jako biblijną wizję upadku człowieka, natomiast u nas na Twitchu Mamon jest zwykłą kurwą i śmietnikiem ludzkim. Nieprawda. Nie. Kurwa. Od nowa wszystko. Skok po prostu w dół chyba zabije. Tu trzeba mieć full HP, żeby spaść. Albo na samą styrtę, na górę. Żyje. O nie. Ja pier. Jestem na strzała. Może on też? Ogłosić, iż wniosek o przyznanie Shiny Fautuber licencji na polskiego Fautubera zakończył się sukcesem. A co to za klip? Ara? O kurwa, znowu ten sam, no. Boże święty. Nie. Nie sprawdziłem, czy winda jest. Nie, kurwa, bo to upadek to jest nie, no! Jezus Maria! Wszystko od nowa. Dobra, już nic, no to idziemy znowu w dół. Ty, nie dałoby rady? Na rozbiegu i skoku? Dałoby radę. Spróbujemy. Mu się nie udało, może mi się uda. O kurwa, nie skoczyło, no zobacz. Nie wiem, najcięższa lokacja póki co w całej grze. To jest... Opelut tam jest? No to pójdę. Gdzie są drzwi? Chyba to to. Czyli muszę zeskoczyć na to. Na ten fragment, co widzę teraz. Ktoś nie ma szans z powodzenia. Ale to chyba rolką. Żyje. No dajcie mi ten opelut albo lampę. Co to za notatka była? Ciało, postępuj z szacunkiem. Zawsze. O kur, co to? Co jest? To moja alokacja. Ale zmieniona. Tu jest skrzynka. Zamiast NPC-a.
Ale no gorszy jest trochę, jeśli chodzi o defa. No i tak, 1/3 pępowiny. A co się stanie, jak uzbieram pozostałe 2/3? Wspaniały artefakt znany także jako kord oczny. Powiesz mi, jak twoim zdaniem mobki są trudniejsze od bossa, bo jako o tym mówisz, to mamy w głowie, jak podmieniam ci miejscami bossy i chodzą jak mobki, byś jednego moba w tej grze nie ubił. I zdejmij ten pierścień stymulujący, bo czasami głos ci się załamuje. Nie mam pierścienia żadnego. Ryczek, to do jakiegoś lekarza idź, niech ci jakąś maść przypisze. Albo zaciśni zęby i przetrwań. Co? No bo mówi, że jajka pierwsza zgolił i igły są na jajkach, teraz igły kują. Nie wiem, nie pamiętam. Cholera jasna, skąd przyszedłem? Przed sekundą winda była jakaś. To już jest nowa lokacja. Coś ta lokacja śmierdzi, że za jednego moba 3000 dusz w tej lokacji dostaje. Jakaś pojebana lokacja. To są mini bossy, one się nie respią. Aha. No ty skur... O, dobra, broń wyciągnął. Ale irytujący mob. Teraz. Pojebaństwo to jest. To jest gracz. Ej! 7 estusów mam. Skandal, kurwa. No nie mogę. 5 estusów, nie mogę? No nie mogę, no. Ja pieprzę, no. Co jest? O! Kurwa. Teraz! 4 estusy, ale irytujący mob. No kurde no! Bez przesady. Ter, git. Nie. Nie zrobię go. 2 estusy. Pojebany ten mob jest, 12 tysięcy dusz. Nie wiem. To gracz jest? No to jest gracz, no tak mi się wydaje. Nie da się go hitnąć. O! Jest! Hitek! Dobra. Wszystkie stusy straciłem. Ja pier... Dobra. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. O, ten się nie pokapował. Nie. I będziesz strzelał teraz do mnie, kurw. No i to jak? Jeden hit? A kurwa, wpuśćcie mnie dalej. Nie mamy stusów. Puść mnie. Może tu jest bezpiecznie. Kurde, ja mam za dużo dusz, ja bym chyba wrócił. A ile kosztuje ta broń Ludwika? Bo wydaje mi się, że już mogę mieć na nią. Zamknięte. O. Ja nie wiem, co to za lokacja. To jest lokacja typu... śmierć. To co? To idziemy do tego lasu. Nie, kurwa! Moje dusze! Kurde. Oddawaj. A, nie mamy stusów. To dusze i ucieczka stąd, żeby mnie tepek nie... Ja spieprzam. O! Oj, to ma White Swinga. A tamto jak biło? To łatwiej będzie więcej mobów w tym trafić. A jak wygląda mocny atak? Nie umcie. Ale przetestujemy. Na 3 hity spadali. O chuj. L2. Nie no, jest słabsze to. Co? Musi mi skalowanie na B wskoczyć tam. Ty, to wydałem z 40 tysięcy. Oj, zaplułem się. No z 35 tysięcy.
Na coś, czego nie używam. A to chyba już wszystkie ciężkie moby pokonałem. Obraz, przelećmy tak. O, dalej troszkę może. O nie. Nie, nie da rady. Nie da rady tak rushować. Trzeba się cofnąć na most, nafarmić z 500 potek i grać normalnie. 20 fiolek jest. No i kultura. Jakie jest najbardziej focze miasto w Polsce? Beka. Czekaj, co? Najbardziej focze miasto w Polsce? Ełk. A, że to foki takie dźwięki wydają. Chociaż jeszcze by takich rund pewnie... Jakbym kogoś na noc wziął tu, żeby mi farmił te poty, budzę się rano i jest 1000 potek. No i teraz mogę wejść do lasu i wszystko wyczyścić, się nie martwić o to, że nie mam się czym chilnąć. Już 3 fiolki poszły. Ludzki, a to jest także jak wybranie użytkownika, który łamie jawnie regulamin. Nie łamie jawnie, co ty gadasz? To też powinieneś zostać zbanowany za wspieranie jawnego hate speech i rasizmu? Ale ty pisząc coś takiego nawet nie wiesz, za co on dostał bana. Bo to nie jest jawne. To jest coś na wzór czegoś takiego. Z jakich części się składa rower i ty byś te części wymienił i dostał bana. A potem użytkownik jakiś trzeci by pisał, że jawne łamanie regulaminu. To nie jest jawne łamanie regulaminu, tylko wyjęte z kontekstu słowo, które zostało striggerowane przez algorytm. Znaczy ban przez to słowo został striggerowany przez algorytm. Mas reportów. Gdyby Wiktorek nie lamal regulaminu, to by nie dostał bana. Twitch nie rozdaje banów za nic. Zobacz, napisze, że mam 11 lat i nie dostanie bana. Wiktorek to prawdziwy rasista i powinien dostać perma na twoim kadzinderli na 3 miesiące, jak każdy. Nie. Na pewno Mieczomot jest gorszy od tych ludwiczych oszczy? Nie wygląda na to póki co. Endgame'owo może lepszy jest. Ten rozumiem, Ludwika. Że jak napiszę na czacie nadrodzinę owadów z rzędu chrząszczy, która zaczyna się na czy i kończy na uchy, to nie dostanę bana tak jak Wiktor. Nie dostaniesz. A to ciekawe, bo już rok przez to perma. Kurwa, nie wiem jak się obsługuje ten pistolet. Mam go w łapie? Tak? L2? Idziemy. A, tu się da po niego wejść po prostu. Co jest? Ucio, skory walczysz o odbanowanie Wiktorka, to będziesz teraz też walczył o odbanowanie 2 subów, jednego ja z 10 miesiącami, drugiego z 14, którzy poszli w las nie w ślady Wiktorka i zaczęli szerzyć rasizm. Napiszcie w odwołaniu, że to było poza kontekstem i że to nie chcieliście urazić nikogo i no i tyle no. Pamiętajcie, że po anbanie Wiktora, pełna moc zmbani z reportami. Nie. Zwykły mobek, 20 tysięcy dusz. Nie pamiętam, kurwa, gdzie duszę stracę. Gdzie to było? Mam ten szpicer, wyjeżdża na brzeg. Dalej? Nie no, dusze moje, no. Tu w prawo, tak? A, idź pan w chuj. Super skrót. Oddawaj. No, to aż po tak czymś się troszkę odechciewa, przyznam. Kurwa mać! Boże, daj spokój. No, szkoda, że minus 20, ale jaka jest fabuła tego? Fabuła jest taka, że musisz pokonywać moby i rytuały odprawiać jakieś. O, dobra! Nie wnikam, XDLO! Jest jakaś lalka. Tak, to zajebiście. Jest ogólnie noc łowów. Jest mnóstwo bestii. Nie ma ludzi na świecie. Jestem ja i mój młot. Ostatnio miałem wypadek, przez który wylądowałem na wózku, więc z nudów wszedłem na grupę dla takich jak ja i zapytałem, czym się teraz zająć. Jakiś Kamil z Płocka pisze mi na PV, że najlepiej wychodzi mu rozpierdalanie się na ziomków na komendzie.
Ja nie wiem, jaką w ogóle wyobraźnię, gdzie mają, żeby takie rzeczy konstruować. Przecież to nie jest w necie nigdzie dostępne na Ctrl-C, Ctrl-V, tylko oni siedzą i to sami wymyślają. Że im się chce. As yesterday i told you about this vlog to tell you how i... Uwaga, uwaga! Pełna mobilizacja. Eryczek jest na czacie, zreportujcie tego gościa, pozdrów Wiktorka w pace. Nie raportujcie nikogo. Ale chuje to są. No nie da rady. Wy kogoś od 60 konfidentów wyzywacie. Przecież zobaczcie, co wy robicie. Zgłaszacie kogoś, kto ma ponieść konsekwencje, jak się go zgłosi. Byłem ostatnio na spotkaniu anonimowych konfidentów, oj, bo podpierdoliłem sąsiadkę za puszczanie głośno muzyki. I nagle drzwi się otwierają i wjeżdża taki chłop. Mówi, że nazywa się Kamil i jest z Płocka i że na kolegów się rozjebał. Nie, dobra, za sztukę już palenia. Żal chłopa. Przerwę zróbmy. O kurwa! Ja mam 7 estusów. Wiedźma z chemiki 20k dusz. To za mocne, ja muszę level wydać. I upgrade mam na broń. Nie, pierdolę, za dużo już strach. Dobra, dla testu, zobaczymy. A to ta? Ta nie wygląda, przyznam, zbyt groźnie. A, bo to jest na... To są wave'y. To są wave'y, chyba. Nie bić jej. To jest sumonerka, trzeba zabić. O ty kurw. I gdzie ona jest? Pato. Git. Oj. Dobrze, nie trzy. On pierdolnęło coś. A, bo mam touchless zrobić, bo inaczej się respię chyba. Tak? No to zrobiłem. Biją, no już jej nie ma. O! Obrażeń nie dostaje. Nie wiem, gdzie jest ta babeczka. Wygarbiona. O, jesteś maleńka. Kiwkę zrobiła. Kurde. Zabijesz ją? No jak mam zabić? Ona ma immortality status założony, póki jadów nie zabije, czy coś, chyba. I teraz się wyjebać od pojedynczego moba. Ja pierdolę. Gdzie ona jest? Bo bym chciał ją uwalić. Albo może nie ryzykować i zabić Teady normalnie jak człowiek. No kurwa nie! Co ty robisz? Nie wiem. Co to? Dobra, ostatni. Gdzie jesteś, maleńka? Pokaż garba. No niestety. Oj! Gdzie ona jest? No wyjebij się, jak mam się nie wyjebać? Mam 16 tysięcy dusz. Jeszcze dodatkowo. Gdzie ona jest? Tyle? No ileż można? No. Ofiara zabita. Kurwa. Blisko było. Teraz jak to zupgrade'uję, to chyba będzie na równi z plus 4 mieczomłotem, albo kapkę lepsze. Czyli na dobrą sprawę, żeby to tą broń lepiej zeskalować, to teraz w Dexa i w magię chyba. Magia nic nie daje. No jak nie, skoro to ma skalowanie od magii. Jest sens w tego Dexa dawać, czy zignorować i na przykład witalność polecieć, bo to jest strasznie dużo HP. Dobra, podbiję tego Dexa kapkę i tyle. Zobaczymy, jak z tymi ogarami będzie teraz. Mam wrażenie, że to o wiele szybciej atakuje. Albo mi się wydaje. Tu dwa hity to tak jak półtora tam. Ja pierdolę. No nie no! Ja tu na farmę jestem. Kurwa! Mać! Jestem tak w połowie gry? Czy jeszcze nie? Nie? Ja bym tak myślę, że jest, myślę, że tak z 20% może. Abym zajebał tym mieczem. Sprawdzić, jaką ma moc. Pierdol się, rozumiesz? W duelu, tak. Czy to wytrąca z równowagi. Ale on jest ważnym NPC-em.
Nie zabiję go. Witek, Witeczku, twój najlepszy kolega, przyjaciel Streamerona z Wyjmanu 0M zapierdolił mi soczystego perma za to, że się wyjebal w DND i napisałem, że przecie są skrzynkę lootowali z desmutek zrobko sinus z tym. Co ja mam zrobić? Nie pisz głupot następnym razem, o kurwa. Nos mnie tak... Północ? No, do pierwszej pogramy. Kurwa, to nie wytrzymię. Nie. Full HP, dwie bomby, nie dało się zareagować nawet na to. Swędzicie trochę nos, no. Nie? Szkoda, a teraz... Nie? No szkoda, swędzi. A może teraz... Tak? Oj, no szkoda, szkoda, ale on swędzi, co? Nie, nie tu. Gucili, gucili pomocy to ja. A Wiktor... Eka pomocy i tu jest Wojtyła. Wojtyła myślę, żeby się z Wiktorkiem zakolegował. I na piwko by razem chodzili. Tak myślę. O! Cały set. Lepszy? Lepszy od tego, co mam, czy nie? Kapelusz Białego Kościoła nie lepszy. Ale ma sporą odporność na trutki. I generalnie na magię. Nie no, chyba jest lepszy. Chociaż fizyczną obronę ma niższą, a tak to w większości lepszą. Nawet fajnie. Ale tamtym lepiej. Nie, on one shot. Nie, dobrze, już myślałem, że on porywa. Ale chyba inny atak, albo jak one shotuje, to porywa. Trujące to? O nie, no kurwa, jeden do jednego to ta lokacja. A ja mam szatę, która daje odporność na trutki. Uciekaj! Cześć, maleńki. O kurwa. Tanki. Wąż? Wąż! Uwaliłem go. Nie wiem ile dał, ale wydaje mi się, że sporo musiał dać. Czekaj, nie idź tam, bo możesz zablokować sobie bossa pod koniec gry. Brzmi jak kompletny farmazon, ale to nie farmazon? To po co mnie tak tu wracaliście? Wręcz przeciwnie, odblokujesz sekretne zakończenie. Sekretne zakończenie bez bossa, to? Kurwa! Ale zasięg! Jaki speed! Co jest? Nie, moje dusze! Dobra, drabiną do góry. Nie iść tu? Bo zablokuje coś? Jest lampa, gites. No, 50 tysięcy dusz wydam. Super. 160 plus 75 będzie biło. No, a reszta chyba wszystko w witalność. Znaczy do 30 witalność. 908 HP, a z tym 1034. To już zaraz będę miał dwa razy tyle HP co bazowo. Ale mam hapsów teraz. Jasny gwint. I 20... Nie wiem. Mocarny opór się czuje. Co to masz dla wojaszka? My baby! My baby! Kurwa mać! Smocny generalnie bint strasznie. Jest. Czemu wszystko na hita ginie? Co? Co taki upgrade mi dał pojebany? O, diligence. Jadą. A gdzie mnie zapraszają? Bo zapomniałem. Gdzieś mnie tam zapraszali. Na jakiś bankiet pewnie. Cholera jasna. Do zamku w Kanehurst. W tej bibliotece zabiłeś Kikagę, posadźcie NPC, która pozwala rozwijać gesty i tyle z rozwoju postaci. Ja bym się podrapał po nosie. DLC przed cieniami, odważnie. Jakie DLC? Znowu mnie wjebali gdzieś, gdzie nie powinienem być na tym levelu? O wiele za wcześnie tu jesteś. Blacha, pomóż! Dobrze jestem, czy za wcześnie? No, co XD? Ale ładna lokacja. To wygląda jak lokacja z bossem. Tak zbyt kurz szybki nie, krok nie to sposób. Nie, mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. Są dwa, bo jak są trzy, to nie zrobię. Albo
podjebać i uciekać. Ale no nie będę takich rzeczy. A bo chodź. O kurwa. Jeszcze trzecia doleciała. O kurto. Odzienie egzekutora. Ale pojebane. Dawaj. Tu nie ma czegoś takiego jak fatrolki. Tylko kaptura nie dali do tego. Nie mam kaptura. Na następnym streamie pójdziemy tam do zamku i pokonamy panią boss. Taki jest plan.